Cześć, witam wszystkich. No i dzisiaj złożymy sobie silniczek AM6. To jest akurat od Yamahy DT50. No sprawa omawiana nieraz, ale ja tu pokażę może swój sposób, jak ja to robię. Także zapraszam do oglądania. Czyli teraz można zaczynać od skrzyni, albo można sobie zacząć od wału. Ja sobie zacznę od wału. Jest mniej do grzania i jak nie wejdzie dobrze, to będzie można go łatwiej wyciągnąć, obracać silnikiem. Grzejemy sobie to, trzeba dobrze zagrzać. I najlepiej posmarować sobie olejem i łożysko i... No i tak grzejemy dość długo. Trzeba sobie sprawdzić, bo musi być bardzo gorące. No i dobra, jest gorące. Odkładamy i zakładamy sobie, tam ma być oczywiście zębatka, więc dajemy tak i szybko wkładamy. Siedzi, doszedł do końca, więc jest ok. Musi być gorący, a łożysko zimne i to wszystko. Cała tajemnica, wchodzi bez problemu. Gdyby wam nie wszedł, no to trzeba wyciągnąć, jeszcze raz próbować, albo takim specjalnym przyrządem do wciągania wałów jego założyć, nie? No też tak można. No to teraz już można sobie założyć skrzynię. Oczywiście sobie wstępnie smarujemy tutaj wszystko. Ja już trochę smarowałem. Skrzynię zakładamy jednocześnie oba wałki, pośredni i zdawczy. I trzeba sobie tutaj dopasować podkładki, jeżeli nie jesteście pewni, że było dobrze. Na przykład, tak jak ja, że po kimś wziąłem motor, to trzeba te podkładki tutaj podawać tak, żeby nie miały za dużego luzu, albo żeby za ciasno nie chodziły wałki, także ja już to zrobiłem. Po prostu wkładałem jeden wałek, ściskałem dwoma śrubami kartery i ruszałem. Jeżeli było tam więcej niż 0,8 mm, to dokładałem podkładek na tyle, żeby tego luzu było. No tak pół milimetra jest ok. Ja to mam zrobione, nie będę pokazywał, jak to robiłem. Podkładki takie można kupić sobie, dystansowe, specjalne podkładki. To jest jakaś standardowa część mechaniczna i w sklepach z łożyskami na przykład można kupić takie podkładki. Czyli bierzemy sobie wałek pośredni. Na wałek pośredni idzie jeden wodzik, widzimy tu jeden jest i idzie ten taki wodzik, taki, który ma w ten sposób i jego musimy założyć od razu, bo później nie założymy, bo ma stałą ośkę. I bierzemy sobie wałek zdawczy, tak jak mówię, ja mam już tutaj przygotowane podkładki, więc zakładam sobie, tymi szpicami idzie do bębna, tymi bolcami do bębna zmiany biegów idzie, także to nie jest trudne, myślę. Zakładamy. O, teraz idą te wodziki, one są takie dość podobne do siebie, bo jeden spawany. Cena takiego oryginału, jest szkoda szukać, nie? Nówki, jak coś to używkę. Czyli ten wygięty idzie do jedynki na sam dół, a ten idzie tutaj do drugiej zębatki, oczywiście czubkami do bębna zmiany biegów. Teraz zakładamy sprężynkę, kulkę i bębna zmiany biegów, sobie smarujemy to wszystko oczywiście. Ten wodzik zakładamy w środkowy kanał. Ustawiamy go sobie tak, żeby był niżej. I jest. Tutaj jeszcze powinien być taki bolec. Ja go nie mam, bo nie będę miał kontrolki luzu. On tam załącza kontrolkę luzu, więc ja go tutaj nawet nie zakładam. Nie jest mi potrzebny. I teraz zakładamy sobie te dwa wodziki. Ten idzie do górnego kanałka.
Jakoś go tu trzeba, o, zazębić. Zazębić zębatkę. No zjeżdża. No, czyli źle dałem, dobra. I dolny idzie też tak, żeby pasował. Najlepiej bęben mieć na ustawiony na jedynkę. O, zakładamy i jest gotowy. No jeszcze jak ktoś chce, to może sobie sprawdzić biegi. To jest jedynka, luz, dwójka. On tam przeskakuje, bo wskakuje w zębatkę, trójka, czwórka. Oczywiście to tak nie chodzi, bo się nie obraca. Się nie obraca po prostu. O, skoczył. Czwórka. Jest czwórka. Piątka. Jest piątka. I sześć. Jeszcze nie wszedł coś mi tutaj. Ten sześć. O, jest sześć. Dobra. Czyli biegi ogarnięte. Zostaje wałek wyrównoważający. Tu nic nie musimy robić. Zakładamy go sobie po prostu. No, dość lekko mi tu wchodzi w to łożysko. Podkładka była, więc zostawiam, ale sprawdzona. Minimalny luz osiowy ma, więc jest ok. Teraz sobie tu jeszcze wszystko posmarujemy. Dla pewności olejem, którym będę zalewał silnik. No i teraz już sobie przygotujemy drugą stronę, czyli wybierak. Tu też podkładka. Te podkładki tu są wszędzie w tym silniku, więc trzeba na nie uważać. U mnie tu leciutko wchodzi, więc ja sobie założę go do tej części i to nałożę sobie już na silikon. A, bo ten silnik nie posiada uszczelki na środku, tylko się składa go na silikon. Teraz sobie założymy drugą połówkę. Oczywiście to trzeba sobie potłuszczać wszystko. Trzeba będzie nałożyć silikonu i w miarę szybko połączyć te dwa kartery ze sobą. Dlatego tu jest właśnie gorzej, bo no jakby musimy to zrobić w miarę szybko, zanim nam ten silikon zaschnie. Jakby tutaj nie ma za bardzo czasu na jakieś tam poprawki, ściąganie jeszcze raz, zakładanie. No to zacznijmy sobie od grzania tego, bo to dłużej będzie trwało. Zagrzejemy go sobie dość dobrze, nałożymy silikonu. Później tylko dogrzejemy i będziemy zakładać. To naprawdę opalarką trzeba długo grzać, więc zagrzejcie to sobie dobrze, bardzo dobrze i dopiero nakładamy silikon. U mnie jeszcze jest za mało, grzejemy. No, to już widzę, że mam nagrzane do na pewno około 100 stopni albo więcej, dlatego ja sobie tu puszczę. Niech się grzeje dalej, a w międzyczasie będę smarował już silikonem. Do tego oczywiście lepszy byłby taki silikon z takim aplikatorem, z takim dzióbkiem. No ja niestety mam taki. Będę sobie jakoś musiał poradzić. Jest nagrzane na maksa, posmarowane. Najważniejsze, żebyście sobie wkołowało tutaj dobrze w koło komory korbowej, bo no tutaj jak będzie nieszczelne, to będzie źle. Gdzie indziej, nawet jak się spoci olejem czy coś, to właściwie nic się nie stanie, poza tym, że będzie was to denerwować. A już tutaj to no może nie pracować tak, jakbyście chcieli.
Jeżeli jest zimno, tak jak dzisiaj, to mamy chwilę, aż ten silikon zaschnie. Możemy jeszcze nawet trochę zagrzać. No i teraz musimy to szybko założyć. Szybko i dobrze, nie? Wiadomo. No i co w takiej sytuacji? Nie weszło, jednak łożysko go zatrzymało. Nie wiem czemu tak się stało, ale tak się stało. Trzeba, panowie, szybko działać. Trzeba jakiś sprzęt, żeby sobie to wcisnąć. Za duże. Widzicie, może nawet dobrze, że tak się stało, bo od razu wam pokażę, jak to zrobić, żeby nie uszkodzić nic i wału nie pogiąć. Po prostu, o, widzicie, nie zszedł się. My sobie teraz tutaj damy, prawdopodobnie był za zimny, że mi to nie, że mi nie weszło, no nie wiem. Prawdopodobnie. My sobie damy tutaj teraz jakieś podkładki i wciągniemy go do końca. Tylko trzeba się spieszyć oczywiście, bo silikon nam zasycha. Założymy sobie zębatkę z drugiej strony i przytrzymamy to. Elegancko idzie. Musimy dołożyć podkładkę, tak mi się wydaje. I w ten sposób bez ryzyka dociągniecie sobie łożysko do końca. Tu będzie widać w środku, kiedy dojdzie. O. O. Doszło. Odkręcamy. No i oczywiście teraz w miarę sprawnie musimy ścisnąć śrubami całość. No i dobra, mamy to skręcone. Wał chodzi leciutko, czyli nic się chyba nie naprężyło. Mam nadzieję, że się nie naprężyło. Więc pozostaje dokręcić na moment odpowiedni. Moment, który sobie
weźmiemy z naszej oczywiście bazy momentów, tutaj akurat od Aprili, ale z AM6, i tutaj mamy, to jest pozycja 16 połówki od strony magneta, czy tam koła zamachowego, M6 razy 1, 10-12 newtonów. Dokręcamy. Od razu Wam mówię, że na małej grzechotce to jest taka siła, no, mniej niż nadgarstka. Normalnie na pewno mocniej bym to dokręcał. Ale nie trzeba. Można oczywiście już po całym skręceniu, gdyby on ciężko chodził, może łożyska by się prężyły, stuknąć wał z jednej, z drugiej strony, żeby on się odprężył, on się dopasuje i wtedy już będzie na pewno dobrze. Nie? Umiesz czuć, że nie trzeba, ale pokazuje, że można to zrobić. Także w tej części to tyle. Następnym razem pokażę, jak założyć drugą stronę, czyli sprzęgło, tutaj te zębatki. Ale dzisiaj niestety nie mam już na to czasu, więc pokażę to w następnym odcinku. Sami widzicie, że nie poszło aż tak doskonale, ale może to i dobrze, bo chociaż pokazałem, jak można wybrnąć z takiej sytuacji. Szukajcie jakieś złomy, sobie przygotujcie na wszelki wypadek, żeby coś mieć, nie? Jednak zachęcam do dobrego przygrzania i założenia tego na raz, bo wtedy jest pewne, że wału nie ruszacie, wszystko wchodzi lekko i jest wtedy tak, jak powinno być. Natomiast to jest sposób, który przyda się w awaryjnej sytuacji i na pewno się sprawdzi. Zachęcam oczywiście do subskrybowania mojego kanału i zapraszam na kolejne filmy. No i poprzednie oczywiście. Pozdrawiam, cześć.